Z czym się Państwo kojarzy Gdańsk-Wrzeszcz, jedna z ważniejszych dzielnic miasta, z korkami? No właśnie, kiedy jedziemy samochodem przez zakorkowaną dzielnicę Gdańska, do niedawna jeszcze można było zauważyć taki napis na jednym z domów we Wrzeszczu: ani Boga, ani Pana, tuż nad śmietnikiem stojącym przy głównym trakcie miejskim. Ten napis wydaje się, że został zamalowany, ale czy fatum, które do niedawna wisiało nad tą dzielnicą, nadal nad nią wisi? O tym za chwilę w komentarzach. Nowa dzielnica mieszkaniowa z lokalami usługowymi, hotelami i biurami na terenie dawnych koszar wojskowych. Kilkunastopiętrowe apartamentowce przy ulicy Partyzantów. Zagospodarowanie terenu po byłym browarze. Rozbudowa ulicy Słowackiego, modernizacja ulicy Wajdeloty, powstanie węzła komunikacyjnego, który ułatwi przesiadki z kolejki na tramwaj czy autobus. To najważniejsze inwestycje w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz. Dzielnicy, która ma odzyskać swój utracony przed laty blask. Wpływ na to, jak zmienia się ich dzielnica, chcą mieć mieszkańcy Wrzeszcza. Dlatego ponad pół roku temu założyli portal wrzeszczinfo.pl. Chcą, aby ich głos liczył się w dyskusji o przyszłości Wrzeszcza. Domagają się, aby wszelkie zmiany były z nimi konsultowane. A w naszym studiu goście pani Lidia Makowska, naczelna portalu wrzeszczinfo.pl, pani Katarzyna Szczepańska z Komitetu Inicjatyw Lokalnych Wrzeszcz, witam serdecznie. I Marek Piskorski, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, witam serdecznie. Czy te inwestycje, o których mówiliśmy dzisiaj w Panoramie, ale też tu w Felietonie, czyli Quattro Tower, zbudowa ulicy Słowackiego, to są główne problemy mieszkańców Wrzeszcza obecnie? Dla nas to nie są w ogóle problemy. My się bardzo cieszymy z rozwoju Wrzeszcza. My, grono społeczników, którzy założyło portal wrzeszczinfo.pl, zajmujemy się zawodowo rozwojem miasta, interdyscyplinarnym myśleniem o nowoczesnym mieście, mieście w XXI wieku. Także bardzo się cieszymy z inwestycji we Wrzeszczu, bo one na pewno przyniosą rozwój. No ale rozwój, słyszeliśmy, że narzekacie, natomiast, że nie są to konsultowane z wami do końca decyzje. Natomiast rzeczywiście mamy problem, z którym się borykamy od 3 lat, jak zaczęliśmy tak społecznikowsko działać we Wrzeszczu, bo dla nas Wrzeszcz to nie jest żadny fatum, tylko rzeczywiście przepiękna dzielnica, z którą się bardzo utożsamiamy. Chcielibyśmy bardzo, ażebyśmy mieli wpływ na rozwój miasta. Mamy pełną świadomość, że za 10 lat Wrzeszcz zmieni swoje oblicze i chcielibyśmy, ażeby to nie było tak jak w czasach PRL-u, w firmie poszukiwany, tu się przesunie wieżowiec, a tam jezioro, tak. Tylko chcemy mieć wpływ. My tam mieszkamy, kochamy tą dzielnicę i przede wszystkim zawodowo mamy kompetencje, żeby się tym zajmować. W Wrzeszczu znajdą się zbiorniki wodne, które na upartego można by gdzieś przesunąć, ale nie o tym chcę rozmawiać. Panie dyrektorze, jaki jest pomysł na Wrzeszcz? Wrzeszcz ma ogromny potencjał i to nie jest, ja bym nie stawiał tutaj klauzuli 10 lat. Wrzeszcz się będzie rozwijał, wszystkie miasta się rozwijają w długim horyzoncie i oczywiście za 10 lat i za 5 lat będą zmiany, ale potem też będą zmiany, bo tu stale się ta substancja zmienia i wypełnia. Wrzeszcz kojarzy nam się z korkami, jak mówiłem wcześniej, tymi, którzy przyjeżdżają przez zakorkowane centrum, tej dzielnicy rozdartej przez główną arterię komunikacyjną na, można powiedzieć, dwie części, przez kolej. Ale Wrzeszcz też się kojarzy, no nie wiem, z podwórkami, które są zaniedbane, zniszczone. Czy tutaj miasto ma jakiś pomysł na to, żeby zmienić ten stan rzeczy? Podwórka są nie tylko charakterystyczne, zaniedbane podwórka nie są charakterystyczne wcale dla Wrzeszcza. To jest ogólna bolączka tego kraju, gdzie przez 60 lat no nie było inwestowania w substancję mieszkaniową, natomiast mieszkania zostały sprzedane, potworzyły się wspólnoty, a mentalnie jakoś nie nadążamy na tym, że to już my jesteśmy właścicielami czy współwłaścicielami tych budynków i na nas głównie spoczywa obowiązek ich rewitalizacji, aczkolwiek na całym świecie ten proces rewitalizacji jest wspomagany przez środki publiczne. No u nas tych środków publicznych na razie nie ma. Pani Katarzyno, nie ma na razie środków publicznych, ale są planowane we Wrzeszczu różnego rodzaju inwestycje. No chyba tak jak każda dzielnica, Wrzeszcz może się spodziewać, że niebawem będą tam zakrojone na szeroką skalę plany związane z budową na przykład wysokościowców. Co Państwo na to? My jak najbardziej jesteśmy za rozwojem dzielnicy. My wspieramy rozwój dzielnicy.
Jednak tak jak było powiedziane na początku, staramy się, żeby nasz głos, nasz, czyli ludzi, którzy tam mieszkają, był słyszany. Ponieważ my na to patrzymy z zupełnie innej perspektywy. My patrzymy z perspektywy ludzi, którzy tam mieszkają na co dzień. My widzimy coś, czego może nie wszyscy, co może nie wszyscy inni zauważają. I stąd też nasz problem z planami firmy Heinz Quattro Towers. To będzie blokowisko w historycznym sercu Wrzeszcza. Mówi pani o tej inwestycji, która ma powstać na miejscu dawnej zajezdni, dawnych centrów handlowych przy ulicy Partyzantów. My jako społecznicy przez rok działaliśmy na rzecz edukacji naszych okolicznych mieszkańców. Na przykład na Politechnice Gdańskiej profesor Baranowski przeprowadził warsztaty i również konkurs i projekty studenckie. Panujecie tam, jeżeli nie Quattro Towers, tak, jeżeli nie Quattro Towers, to co? Chcielibyśmy się zastanowić, co zamiast tego wulgarnego blokowiska moglibyśmy tam wybudować. Miasto jest otwarte na taką debatę? Ale czy klamka już zapadła? Proszę Państwa, to jest inwestycja komercyjna, więc żadna klamka nie zapadła, dopóki nie powstanie. Słyszeliśmy przed chwilą o, jednak nie da się ukryć, kryzysie w nieruchomościach i te inwestycje, przynajmniej inwestycje komercyjne, no, inwestorzy się trzy razy zastanowią, zanim zainwestują i zanim będą mieli pewność, że przestrzeń, powierzchnię, którą wybudują, da się sprzedać. Natomiast my musimy brać pod uwagę, że to są grunty prywatne, no i święte prawo własności nie pozwala na dowolne dysponowanie. Jakiś sposób zagospodarowania tej przestrzeni publicznej. Panie dyrektorze, pan gdzie mieszka? W Oliwie. To jest dzielnica w stosunku do Wrzeszcza lepsza czy gorsza? Ja mieszkam w tej starej części Oliwy i ona uchodzi za dzielnicę prestiżową, aczkolwiek za moim domem stoją bloki wybudowane w latach 60. No rozumiem. Też te przestrzenie są życzę paniom, które zaangażowały się społecznie. Jeszcze tutaj chcę sprostować to, co pan redaktor ośmielił się powiedzieć na początku. My ciągle uważamy, że serce Gdańska bije we Wrzeszczu, że nie jest to zapomniana dzielnica. To też chyba trochę zależy od tego, gdzie mieszkamy. Życzę paniom tego, aby również kiedyś Wrzeszcz był taką dzielnicą prestiżową, w której mieszka. Myślę, że życzmy sobie wszyscy przez Wrzeszcz, wszyscy przejeżdżamy. Rozwoju Gdańska. Jest to sprawa wspólna, dobro wspólne nas wszystkich. Dziękuję za rozmowę i czekamy na inicjatywy innych mieszkańców innych gdańskich dzielnic.